Cześć, witam Was ponownie na kanale Marco Polska Piłka, tym razem w programie Wiślacki Kącik, a w nim chciałbym poświęcić chwilkę Waszej uwagi, jeżeli pozwolicie, przed meczem, moja opinia przed meczem z Chorzowskim Ruchem, a więc jak wiemy, Wisła będzie grała z Ruchem Chorzów i jak ja widzę to spotkanie, powiem Wam tak. Ruch do tej pory, według mnie, najpierw zacznę może od drużyny chorzowskiej. Ruch do tej pory gra dość topornie, nie gra jakoś fantastycznie po spadku z PKO Ekstraklasy. Wielu zawodników jednak w tym klubie pozostało, których znamy z boisk ekstraklasowych, więc uważam, że Wisła łatwego życia nie będzie miała. Podejrzewam też, że drużyna Wisły grająca tak jak do tej pory, czyli nie najlepiej ostatnimi czasy, może mieć naprawdę duży problem z wygraniem tutaj spotkania. Przede wszystkim w krakowskiej Wiśle nie mamy się co czarować. Bardzo słaba jest gra linii obrony. Linia obrony Wiśle wygląda beznadziejnie. To, co wyprawiają obrońcy krakowskiej Wisły, jest według mnie bardzo słabe. To jest tak delikatnie powiedziane. Brakuje dobrego ustawienia się, brakuje doskoków przed polem karnym i nawet podczas prób wyprowadzenia tej futbolówki spod własnego pola karnego, niestety Wisła również zawodzi, a więc tak naprawdę no, nie jest dobrze w zespole z Krakowa. Do tej pory Wisła potrafiła wywalczyć jeden punkt w pierwszym meczu z Polonią Warszawa, zakończonym remisem 0-0, potem porażka z drużyną oczywiście Pruszkowskiego z Nicza 2-1, no i teraz czeka Wisłę trzecie spotkanie z Chorzowskim Ruchem, no ale tak grająca Wisła może mieć naprawdę duży problem z tym, aby ograć Chorzowian i aby wywalczyć jakikolwiek dobry wynik. Nie nastawiam się w tym meczu na to, że będzie to jakaś piękna piłka w wykonaniu Wisły, ponieważ no, Wisła no, gra jak gra. Jeżeli byśmy patrzyli od przodu, to zgadza się nam tam Rodado, Oliwier Sukiennicki, który też wnosi dobrą, pozytywną jakość, wniósł do zespołu z Krakowa. Poniżej oczekiwań na pewno Kis, tak samo i we wczorajszym meczu, jak również w meczu poprzednim, w którym złapał czerwoną kartkę, ale już pal licho to jego idiotyczne zagłaranie. Nie mówmy, że to było głupie, to było kurwa idiotyczne. Tak się zachowuje idiota, to jak mówię, jakoś, ja nie wiem, u mnie nawet dzieci na treningu piłki nie łapią w ręce, a tutaj zawodnik z takim, no dwa razy zagrał w reprezentacji Węgier, a więc też niewiele się tam nagrał, no ale powiedzmy, że reprezentant Węgier i na tym poziomie łapie piłkę ręką, a więc no, zachowanie idiotyczne. I na pewno tutaj też trener Kazimierz Moskal nie ma łatwego zadania i hamował się ostatnio na konferencji. Ale najgorsze, co właśnie jest w Wiśle, to obrona. Obrona, która kuleje już od kilku sezonów. Obrona, która kompletnie wyglądają ci zawodnicy jak zagubione dzieci we mgle. Jakby nie wiedzieli, co się wokół nich dzieje, nie potrafią się ustawić, tracą dość łatwo futbolówkę. Dużo popełniają błędów, jak mogliśmy w tamtym sezonie narzekać na to, że mamy nie dość, że słabą obronę, to jeszcze słabego bramkarza. No teraz uważam, że i Ciczkan, i Kamil Broda to nie są źli bramkarze, ale obrońcy im absolutnie nie pomagają. Jedynie, no mówię, przód jako tako wygląda. W pomocy oczywiście, jeżeli jest Mark Carbo i
to jakoś to też tam jest w miarę poukładane, jest gogułek. Oczywiście można by było wymagać więcej od tych zawodników, no ale no dobra, no jest jak jest. Zobaczymy, jak będzie, jaki skład desygnuje też trener Kazimierz Moskal na następne spotkanie ligowe i jak zaprezentują się tutaj Wiślacy. Ja mówię, ja nie oczekuję tu jakiegoś pięknego super meczu. Z prostego względu, że po prostu Wisła ogólnie nie prezentuje się w tym sezonie dobrze. Miejmy nadzieję jednak, że nastąpi przełamanie. Ostatnie zwycięstwo to zwycięstwa nad Lappi i potem przez miesiąc Wisła nie potrafi wygrać meczu remis z Polonią i potem to już seria porażek. Dwie z Rapidem, no to oczywiście było wpisane. Teraz ze Spartakiem, prędzej ze Zniczem. I no, jedyny plus ostatniego spotkania to to, że nie złapała Wisła kolejnej kartki. Zobaczymy, jak będzie w meczu ligowym, czy znowu ktoś nie wpadnie na jakiś, znowu nie popełnią zawodnicy jakiegoś błędu i tak naprawdę nie złapią znowu któryś z obrońców albo w ogóle który zawodników Wisły nie złapie kolejnej kartki, bo to już na rekord świata wygląda, bo do tej pory 5 spotkań ligowych, w każdym meczu czerwona kartka. To nie jest normalne zachowanie zawodników. Wczoraj też, jeżeli już tak nawiązuje, to Biedrzycki, który miał być tutaj wzmocnieniem obrony, i gdyby nie to, że prędzej był faulowany nowy grecki obrońca Wisły, to Biedrzycki zagrał też ręką w polu karnym i tak naprawdę, gdyby nie było prędzej tego faulu, pewnie sędzia by podyktował jak najbardziej zasłużony rzut karny dla Trnawy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało z Chorzowskim ruchem. Pomimo, tak jak mówiłem na wstępie tego filmu, że Ruch może nie gra cudownej piłki, Ruch nie prezentował się jakoś cudownie w Opolu, ale mecz przepchał, wygrał 2 do 1. Więc Ruch jeszcze do tej pory też meczu nie przegrał, to też trzeba wziąć pod uwagę. No i tutaj z Wisłą może Wisła będzie miała trudny orzech do zgryzienia. Tym bardziej, że też Łukasz Zwoliński, który miał być dużym wzmocnieniem, wydawało się, że ten transfer naprawdę na pierwszą ligę będzie naprawdę transferem bardzo dobrym, jeśli chodzi o napastnika. No, nie prezentuje zbyt dobrej formy, jak na razie marnuje sytuacje, które ma. No, ale zobaczymy, może akurat, nie wiem, w meczu z Ruchem Zwolak się przełamie i w końcu zacznie zdobywać te bramki, bo na razie to i wszystko jest oparte na Rodado, no, jedyny zawodnik, który do tej pory te bramki dla Krakowian zdobywa i dla Wisły. A więc moim zdaniem będzie to bardzo trudne spotkanie i sam jestem ciekaw postawy, zwłaszcza linii obronnej. Zwłaszcza tej ostatniej instancji, która powinna pomagać bramkarzowi, a czasami odnoszę wrażenie wręcz, że linia obrony Wisły przeszkadza własnemu bramkarzowi w grze i popełniają takie błędy, że no później wiadomo, Wisła traci te bramki. No i cóż. I tyle by było ode mnie w tym króciutkim odcinku. Trzeba mieć nadzieję. A być może Wisła czymś zaskoczy i w końcu zwycięży pierwsze spotkanie w pierwszej Betlic, pierwszej lidze. Zobaczymy, jak się to wszystko poukłada. Ja zapraszam Was do oglądania tutaj na kanale Marco Polska Piłka. Zapraszam Was również do subów kanału Marco Polska Piłka, jak również zapraszam do komentarzy, co wy sądzicie przed meczem z Chorzowskim Ruchem.